Ministerstwo Środowiska ogłosiło projekt nowej ustawy, która ma eliminować skutki zanieczyszczeń powierzchni gruntów i ustawa ma dotyczyć absolutnie wszystkich gruntów, które są wykorzystywane przez firmy typu kolej czy firmy produkcyjne, ale ona również będzie rykoszetem odbijała się na deweloperach i prywatnych właścicielach gruntów, którzy będą chcieli zrealizować jakikolwiek projekt deweloperski na swojej ziemi, łącznie z budową domu. W stosunku do właścicieli prywatnych można się spodziewać, że ono nie będzie aż tak bardzo restrykcyjnie tutaj respektowane, natomiast deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe, czy też wspólnoty mieszkaniowe muszą liczyć się z tym, że co 10 lat będą zmuszone do przebadania dość takiego restrykcyjnego i bardzo skrupulatnego jakości gruntu pod kątem substancji zanieczyszczających. Koszt takiego badania mniej więcej jakby jest zbliżony do kosztu badania gruntów rolnych pod kątem zanieczyszczeń i to mniej więcej można przeliczyć na kwotę około 10 tysięcy złotych za hektar i realnie te koszty po prostu no, summa summarum podniosą koszty budowy domu bądź też koszty po prostu prowadzenia czy realizowania później zarządzania nieruchomością. W przypadku gdyby jakiekolwiek zanieczyszczenia zostały odnalezione, odszukane w gruncie, no to wtedy trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie dokonać oczyszczenia po prostu tego gruntu i tutaj mówimy już o kilkukrotnie wyższych kosztach na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, co oczywiście może pomóc i może jakby wyeliminować te zanieczyszczenia, ale nie ma wcale takich gwarancji. Stan obecny jest taki, że wymagane nie były żadne badania, co oczywiście przez część firm, przez część deweloperów było wykorzystywane w ten sposób, że tereny poprzemysłowe były wykorzystywane, była zmieniana ich przeznaczenie w planach miejscowych i były wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową. I tutaj znane są przypadki chociażby terenów po zakładach farmaceutycznych na Woli, gdzie zostały wybudowane bloki i mieszkańcy skarżą się na pewne dolegliwości, które wynikają z zanieczyszczenia gleby, między innymi rtęcią, która oczywiście jest silnie szkodliwa czy trująca. Również było głośno swojego czasu o terenach po zakładach produkcji ciągników Ursus w Warszawie, gdzie również działalność deweloperska na tym samym terenie przełożyła się też na ponowne zaadoptowanie terenów poprzemysłowych, aczkolwiek to nie neutralnych z punktu widzenia zdrowia późniejszych mieszkańców. I wymogi formalne dotychczas jakby właściwie nie istniały, bądź nie były na tyle jakby restrykcyjne czy ścisłe, nie wymagano konkretnych badań. I tutaj deweloper z swoją renomą, swoją marką i w ramach realizowanego projektu dbał o to po prostu, żeby oddać mieszkania czy lokale w czystej okolicy, na czystym terenie. Teraz ponoć tutaj ze względu na motywację, ze względu na przepisy unijne te obostrzenia zostają wprowadzone, aczkolwiek też eksperci, którzy się ochroną gruntów zajmują, argumentują, że te zaproponowane brzmienie przepisów i te zaproponowane restrykcje są zdecydowanie bardziej tutaj wyśrubowane niż Unia nas do tego zobowiązuje i ewidentnie po prostu zwiększą dodatkowo ciężar obciążenia dla właścicieli gruntów i dla deweloperów.